Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Hikaru Nakamura numer 2 na świecie, jeśli chodzi o ranking szachów klasycznych. Streamer, który gra w szachy namiętnie, dużo komentuje, jest jego pełno. Jeszcze ma czas, żeby grać na najwyższym poziomie w szachy. To jest niesamowite, gdyż Nakamura jest głównie takim blickarzem, można by powiedzieć. No gra oczywiście niesamowicie w blica, ale jak widać w szachach klasycznych potrafi też grać rewelacyjnie, wygrywając turniej w Norwegii, gdzie grał m.in. Magnus Carlsen czy Fabiano Caruana. Zaraz przejdę do partii i przedstawię atak smażonej wątróbki, który się pojawił na szachownicy, co jest bardzo rzadkim widokiem, jeśli chodzi o poziom światowy. Zanim to, jedna krótka informacja. Jeżeli planujecie wyjazd na turniej szachowy w lipcu, to w dniach 9-16 lipca serdecznie zapraszam w imieniu organizatora pana Piotra Kraśniewskiego. Pierwszy festiwal na Mazurach, moi drodzy. Piękna sceneria, turnieje do lat 10, do lat 15 oraz turniej Open. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Zapraszam, zachęcam do zapoznania się. Jeżeli ktoś chce super wypocząć i mieć mnóstwo atrakcji dodatkowych, jeśli chodzi o takie festiwale, to nie tylko szachy. Już nie wspomnę o jeziorach czy łódkach, ale jest wiele pięknych atrakcji wymyślonych przez organizatora. Zapraszam serdecznie. Ja tam się również pojawię na jeden dzień, na pewno na turniej blicowy. A tymczasem przejdę już do analizy. Moi drodzy, Nakamura rozpoczął ruchem E4, Caruana E5. Skoczek F3, skoczek C6, goniec C4, skoczek wyszedł na F6, no i skoczek G5. Właśnie widzimy atak smażonej wątróbki. Główna idea, wiadomo jest jaka, zaznaczona strzałkami. Chcemy się dobrać do punktu F7, więc D5 jest tutaj ruchem obowiązkowym, przecinającym komunikację skoczka z gońcem. Więc w tym układzie skoczek zagrał na A5, goniec daje szacha. To są standardowe posunięcia. Jest C6, jest bicie, bicie i goniec wraca na D3. Jedna z możliwości, jaka istnieje w tym wariancie. No i tutaj Caruana gra skoczek na D5. Jest to ruch jak najbardziej logiczny, dlatego że atakujemy skoczka. Ten skoczek będzie musiał sobie zagrać na przykład na E4 lub na F3. No w tym wypadku na F3 to jest lepsze. No teoria tak mówi. Na E4 to jest zły ruch, bo tutaj też można zagrać po prostu F5. Ale dobra, wracamy. Wygląda to dziwnie, jeśli chodzi też o gońca na D3. Nie pytajcie mnie, o co tutaj chodzi, ja tego nie gram, absolutnie, ale idea jest taka, białe wzięły pionka, są z niego zadowolone, a czarne za to mają szybki rozwój. Ja w tym wariancie zdecydowanie wolę czarne. Nakamura jest takim zawodnikiem, który jak chwyci pionka, to może być bardzo niebezpiecznie. On potrafi trzymać materiał i go, że tak powiem, szanować, tak bym to ujął. Goniec D6, roszada ze strony białych, no i skoczek wleciał na F4. Zobaczcie, co robią białe. Skoczek F3. W ogóle białe zostawiają tego gońca w centrum, na co czarne się decydują. No i tak naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, no ta pozycja jest dziwna. Jest dziwna, te pionki w centrum są bardzo, znaczy są zdublowane i wyglądają bardzo dziwnie. To jest raz, no ale silnik mówi remis. Z czego na pewno czarne powinny być zadowolone, ale też białe, mając pionka więcej, gdzie grają ludzie, to jest taka, można powiedzieć, mentalna przewaga. Tak bym też to ujął. Po roszadzie czarnych, posunięcie B3, Nakamura oczywiście w tym momencie chce wyprowadzać szybko figury. Wieża E8, wieża E1 i C5. C5 z pionkiem E5 nie pozwalają oczywiście na przełom w centrum, no ale cóż na to białe. Białe grają goniec A3. Dlaczego Nakamura gra taki ruch i w ogóle jak znajdować takie posunięcia? Staramy się skupiać na słabościach przeciwnika. Tą słabością może być punkt C5, pionek C5 na tym polu i na tym białe chcą się skupić. Chcą atakować tego pionka, grając na przykład skoczkiem na A4 lub skoczkiem na E4, wstawiając wieżę i atakując pionka. Prosty plan. Zobaczcie, tu nie ma żadnej większej filozofii. Skoczek zagrał na C6, skoczek E4, goniec wrócił i wieża C1. W tym momencie czarne zagrały F5. Ruch błędny. Błędny, dlatego że po prostu pionek został wzięty na C5. Innym ruchem byłoby na pewno zagranie skoczek na B4. No i tutaj białe zmuszone byłyby do wybicia tego skoczka, gdyż no goniec nie ma nic do powiedzenia, a jest atak na dwa pionki, więc trzeba było to wybić. No i czarne dalej miałyby szansę na wszystko tak naprawdę. Pozycja równa, pionek więcej po stronie białych, dwa skoczki na dwa gońce.
Bardzo mnie dziwi, dlaczego Caruana w ten sposób nie zagrał. Nie mam zielonego pojęcia. Zagrał f5. Może chodzi tutaj o większą ambicję albo jakąś większą głębię. Nie mam zielonego pojęcia. Ci zawodnicy na tym poziomie mają różne rzeczy w głowach podczas gry na pewno. Skoczek zbił i hetman zagrał na d5. Pewnie się zastanawiamy przy zobaczeniu na tę pozycję, co by było po hetman a5, bo zobaczcie, jest atak na dwie figury, znaczy na gońca, który tutaj nie ma jak się obronić, który pilnuje skoczka, więc pośrednio na dwie figury oczywiście, bo jak goniec odejdzie, no to wiadomo, tutaj skoczek ginie. No właśnie, tutaj odpowiedź białych byłaby naprawdę ciekawa i nie do końca mogłaby być zauważalna dla czarnych. Oczywiście Caruana to wszystko widział. Zwróćmy proszę uwagę, że hetman stojąc na d8 pilnował pola g5. Jeżeli by hetman zagrał na a5 właśnie, to skoczek by wleciał tutaj. No i co się dzieje? Jeżeli hetman bierze gońca, to hetman h5. I zobaczcie, już widać, co się wyrabia. Nie ma jak się bronić tutaj przed tymi groźbami, więc po na przykład ruchu h6 hetman dałby szacha, król h8 i zbijamy na e8, grożąc tutaj wybiciem, tutaj atakując. To prosta sprawa. Więc tutaj byłoby pozamiatane, ale po skoczek g5 na przykład jakby pionek zagrał na h6, no właśnie, bo atakujemy od razu skoczka, tu też wisi goniec. Co by mogły zagrać białe? Znowu hetman h5. Uparcie. Zobaczcie, że po wybiciu na przykład na g5 hetman zbija, jeżeli jest bicie, no to konsumpcja na c6. Wszystko trzeba policzyć, żeby nie stracić materiału. W momencie, gdy teraz na przykład wieża by zagrała na e7, żeby tutaj się bronić na f7, no to białe by mogły zagrać też bardzo zaskakująco, moi drodzy, bardzo zaskakująco, skoczek z cena e4. Uważam, że to jest piękna tutaj taka kombinacja, która się dobrze też ułożyła, dlatego że jest atak na wieżę, która nam przeszkadza i broni punktu f7, a po wybiciu skoczka oczywiście jest też drugi skoczek, który wlatuje i dalej są groźby matowe. I to jest piękne właśnie po zagraniu skoczkiem na e4, czyli trzy figury białych wiszą, a tak naprawdę nic im nie grozi. No ale po wybiciu na e4 na przykład, goniec by zbił wieżę i już jest groźba na f7. No tutaj jeżeli jest bicie skoczka, no to goniec zbija, no i tutaj też wisi skoczek, więc straty materialne są, byłyby ogromne. Po wybiciu na e7 mógłby nastąpić bardzo ładny mat na samym końcu. Oczywiście to tylko jest miłe dla oka, tak nie było, tak mogłoby się potoczyć. Wróćmy do pozycji z partii. Po skoczek c5, hetman d5, no i tutaj hetman c2, wieża d8, hetman c4. No i Nakamura podchodzi do pozycji bardzo praktycznie. Ma przewagę dwóch pionków, będzie się ich trzymał, słuchajcie, no bardzo twardo. Tutaj Caruana na pewno zdaje sobie sprawę, że coś poszło nie po jego myśli. Wybicie nastąpiło, wieża wybiła tutaj na c4, wieża d5, wieża e na c1. Oczywiście nie możemy za bardzo zbić też skoczka, no bo jest wybicia, jak weźmiemy pionka, to tracimy skoczka, więc wszystko jest tutaj dobrze policzone. Goniec d6, goniec b2, skoczek na e7, wieża wróciła. Zobaczcie, że jak jest przewaga materialna, to nie trzeba się z niczym spieszyć. Bardzo często to też powtarzam. Tutaj jest wieża b8, zostało zagrane. No i Nakamura przechodzi do akcji w centrum. Posunięcie d4, wymiana. Zobaczcie, nic się nie dzieje. a5, jakaś próba oczywiście przełomu ze strony Caruany, która się nie wydarzy. Nie ma tutaj żadnej dobrej opcji czarnymi. I h6, posunięcie skoczek a4, zobaczcie, stabilnie sobie tutaj wszystko Hikaru ustawia. Goniec na a6, skoczek wrócił, wieża c5, goniec, no i proste wymiany. Jak dają wymieniać, to po prostu to wykonujemy. Skoczek a4, skoczek d5 nastąpiło, wieża c6. Prosta rzecz, chcemy próbować znowu wymieniać, co się udało białym. Skoczek na b4, wieża d6. Chodzi tutaj też o to, że skoczek nie może zbić pionka, bo musi trzymać gońca, więc wieża cały czas stoi na szóstej linii. Goniec b7, skoczek na c3, wieża e8, posunięcie h4. No właśnie, tutaj dobrze grają białe, lufcik jest bardzo ważny. Zobaczcie, że też to jest taka też asekuracja i nieśpieszenie się z absolutnym wygrywaniem takiej pozycji, czyli stabilnie, tak żeby przeciwnik nie złapał kontry. To jest naprawdę dobra nauka na przyszłość. Posunięcie f4, niby zły ruch, ale tak naprawdę no, komputer mówi bić na f3. Nie ma to według mnie żadnego znaczenia. Tutaj Nakamura też by sobie poradził po takich spokojnych ruchach i manewrach. Dwa pionki więcej na tym poziomie, żadnej słabości, znaczy żadnych kontr ze strony czarnych.
na pewno spowodowałyby zwycięstwo białymi. Jak było? A było f4, wieża wróciła na d4, wieża f8, no i to jest kwestia oczywiście techniki, którą tutaj Nakamura prezentuje. Skoczek się po prostu przerzucił na lepszą pozycję. Jeszcze jakaś próba tutaj konsania, oczywiście to jest wybite i król h2. To jest częsty gość, nie ma co się śpieszyć z biciem na przykład pionka, bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, żeby król stał bliżej centrum i stabilnie. Skoczek c2, wieża d3, goniec wrócił, tutaj król do góry. Zobaczcie, skoczek sobie też nie może za bardzo pograć. Poza tym też opcja skoczek e1, skoczek f3 jakieś groziło, więc król jak najbardziej tutaj broni pól f3 i g2. Jest król h7, skoczek ładnie zasłonił, skoczek wrócił, wieża d6, skoczek c6. No i zobaczcie, że w tej sytuacji tutaj już tak naprawdę te ruchy nie wymagają ogromnego komentarza. To się tak naprawdę gra już samo. No czarne, o, to jeszcze jest ładny ruch, trzeba przyznać. Zawsze to powtarzam w takich sytuacjach. Ten pionek ładnie tutaj paraliżuje dwa pionki czarnych. Wieża a7, a3, król g8, f5 i wieża e7, król do centrum, wieża wróciła, d4. No i tutaj widzimy, że już w tym momencie się Caruana poddał. Nie widzi żadnych szans w tej pozycji i słusznie, bo ich absolutnie nie ma. Nakamura wygrywa Chess Classic w Norwegii. Niesamowity tak naprawdę wyczyn, bo i pozostawił za sobą i Fabiano Caruanę i Magnusa Carlsena, wielu utytułowanych graczy. To jest naprawdę wielki sukces tego zawodnika. Ja go podziwiam z jednej strony, pewnie większość go podziwia za to, że on tak dużo streamując, poświęcając na to bardzo dużo energii, jeszcze jest w stanie grać na najwyższym poziomie w szachy. To jest niesamowite. Podziwiam i gratuluję drugiego miejsca aktualnie na świecie. Ciekawy jestem, czy przebije ranking 2800. Zobaczymy, czas pokaże. Dziękuję serdecznie za uwagę. Przypominam o festiwalu Tysiąca Jezior na Mazurach 9-16 lipca. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie i w komentarzu. Pozdrawiam, cześć!